rozważaniu Słowa Bożego. Dzisiejszy fragment to Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 3, wersety od 10 do 18. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Proszę, abyś przychodził z darem radości, z darem pokoju serca. Dzisiejsza niedziela to jest tak zwana niedziela radości. W kościele zauważymy księdza, który jest ubrany w różowy ornat, w różowe szaty. Dzisiejsza Ewangelia opowiada też o tym, jak Jan Chrzciciel naucza nad Jordanem. Słucha go wiele osób. Słuchają go tłumy, celnicy, strażnicy, żołnierze. Zadają pytanie Janowi, co mamy czynić? Jan odpowiada im zgodnie z tymi zadaniami, które są ich codziennością, zachęcając ich też do uczciwości. I mówi też bardzo ważną rzecz. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I dzisiaj chcielibyśmy zadać sobie pytanie, skąd w ogóle bierze się radość? Czy to da się tak coś zrobić, żebym był radosny? Najprościej to by było, gdybyśmy mogli wejść na Allegro i zamówić sobie trochę radości, albo poszukać w internecie, tak jak zamawiamy różne rzeczy, produkty, i na tej zasadzie właśnie kupić sobie trochę radości. Ale dobra nowina wynikająca też z dzisiejszego czytania jest taka, że żeby być radosnym, nie potrzebuje pieniędzy. Bo radość jest darem od Boga. Te słowa tak ważne dla wspólnoty Przymierza Miłosierdzia z Księgi Izajasza, 61 rozdziału, werset 1. Duch Pański spoczywa na mnie, bo Pan mnie namaścił. Są to słowa, które odnoszą się do Jezusa, ale też pokazują nam, że ta radość jest dla każdego z nas. I gdy Duch Święty mnie napełni swoją radością, swoją obecnością, to ja będę radosny. Ja mogę mieć dużo problemów, mogę mieć dużo zmartwień, mogę źle o sobie myśleć, a w tym wszystkim mogę być radosny, bo jest to dar od Boga. Coś, co wypełnia moje serce, mój umysł. Tak bardzo potrzebujemy tej radości, która pochodzi od Boga, która pochodzi od bliskiej przyjaźni z Nim. Na co dzień możemy rozmawiać z Bogiem. Mamy łaskę otrzymywania rozgrzeszenia w sakramencie Spowiedzi Świętej. Mamy ten wielki dar obecności Jezusa w Komunii Świętej, którą możemy przyjmować. Mamy też to bogactwo Słowa Bożego. I dzisiaj, w tą niedzielę, którą nazywamy Niedzielą Radości, zróbmy bardzo prostą rzecz, bo mam wrażenie, że nas przerażają rzeczy wymagające więcej niż 2 minuty czy 3 minuty, żeby je wykonać. Niech to będzie zatem dzisiaj kilka sekund. Poproś dzisiaj Pana Boga, aby wypełnił Ciebie radością. Aby dał Ci radość w tych okolicznościach Twojego życia, z tym stanem zdrowia, z tym stanem materialnym, z tą sytuacją w pracy, w domu, żeby Pan Bóg dał Ci swoją radość i też, aby dał Ci łaskę bliskości z Nim, bliskiej przyjaźni, bliskiej relacji, bo gdy jesteśmy blisko Boga, to jesteśmy radośni. Bez Boga nie ma radości. Człowiek sam w sobie nie znajdzie powodów, nie znajdzie siły do bycia radosnym. Więc dzisiaj prośmy Boga o ten dar, prośmy o to namaszczenie.
dobrej, radosnej niedzieli z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.